jakoś tam... Ja, po no tak, was tak, kochani, to znowu my w Czarnobylu. No, jebanie. I jebiemy właśnie w tym odcinku wam opowiemy, jak wygląda jebać, wybuch jak czarnobylski, ile pochłonął ofiar i skutki, które odczuwamy do dziś. I co jeszcze? I co ma wspólnego z tym Polska? Z tą właśnie eksplozją. Nie, Marcin, tak? No, zaraz zginę i wydawiliśmy. Słuchajcie, kochani, bo to będzie bardzo ważny odcinek naukowy i religijny. Posłuchajcie. Ta eksplozją moc skoczyła nie dwu albo trzykrotnie, ale kilkaset razy. Sotnie razy. Akibo, co tu się dzieje? Akimow! To nie my, to może u Stolarczuka. Ja to u Stolarczuka! Moc się podwaja z każdą sekundą. To niemożliwe. Jest już 320 MW. Wysadzaj głowicę z pokrywy reaktora! Chłopaki! Chłopaki! Ludzie! Chodźcie w dom! Kurczę! Gdzie jest? A kto wraca? Nie wiem. Nie tylko wraca. Co to będzie? Ciśnienia pary w ognisku reaktora nie da się już opanować. Rozrywa 50 kanałów prętów kontrolnych i paliwowych. Moc skacze, zmieniając cały reaktor w gigantyczny szybkowar o sile wulkanu. A to co było? No ja wiem. Wybuch jakiś. Udanie ze zwie! Nie usłyszałeś! Pokała udanie! Nie to nie wiadomo też! Nie medlena! Сбегай к Столярчуку! Куда энергия девалась? Что случилось? Никто не знает. Почему света? Скорее, 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 посмотрите все! Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? После первого взрыва я подумал, что это гидроудары. По первой эксплозии myślałem, że to był hydrauliczny wybuch w wiaratorach. Chciałem przełączyć na awaryjną regulację, ale wtedy nastąpił drugi wybuch. Но как прогремел второй взрыв, буквально там через... Kilka sekund po pierwszym wybuchu usłyszeliśmy drugą potworną eksplozję. Nie wiedziałem, co to było. Poczuliśmy uderzenie fali powietrza. Wysadziła drzwi. Wysadzona 500-tonowa pokrywa pozwala reaktorowi zassać do środka powietrze. Reaktor zmienia się w pochodnię. Wybuch wyrzuca w atmosferę 50 ton paliwa nuklearnego. 10 razy tyle, co w Hiroshimie. Po całej elektrowni rozsiewa 700 ton radioaktywnego grafitu. Chmura pyłu wdziera się do dyspozytorni. Czuć dziwny zapach. Wyzwolone z rdzenia gazy pozostawiają w ustach metaliczny smak, jak ozon po burzy. To zapach śmierci. Pył zawiera niewidoczne dla oka zabójcze promieniowanie. Operatorzy w dyspozytorni są na tyle daleko od rdzenia reaktora, aby przeżyć eksplozję. Ale część wolałaby jej nie przeżyć. Wielu spalonych od środka przez promieniowanie czekają długie dni, tygodnie, a nawet lata agonii. Co вот мне особенно Stało się coś niesamowitego. Zobaczyłem kątem oka, jak betonowa ściana metrowej grubości wygina się.
Jakby była z gumy, o tak. Jak rezina. Jakby była z gumy? Natychmiast zrobiło się ciemno. Pogasły światła, wszędzie wdarła się para. Pył, para, ciemności. I okropny, syczący hałas. Co to było? Dlaczego? Nie pamiętam. No, może wojna? Zwracam na swoje stanowisko. Ja nie znałem, co tutaj zaszło. Nie wiedziałem, co się stało. Myślałem, że to trzęsienie ziemi albo może wojna. Nie przyszło mi nawet przez myśl, że to reaktor. To są ludzie. Pomóż im. Pomóż im, Marcin. To był mój operator, Wiktor Dziktorenko. To był mój operator, Wiktor Dziktorenko. Poznałem go tylko po głosie, bo miał spaloną twarz. Cały był we krwi. Cały był w krwi. To jest одежда była już nie biała, a można powiedzieć czarna. A on mi сказал, значит, Wiktor był nadal w szoku, ale mi powiedział, że był blisko pomp razem z Rusenowskim, drugim operatorem pomp. Oni byli w miejscu z Genem Rusenowskim, to drugi operator. I że on tam został, że trzeba mu pomóc. Walery. Kiedy do niego dotarłem, cały się trząsł. Wiecie, jak to człowiek w szoku. Pokazał mi tylko rękami i powiedział: mnie nic nie jest. Pomóż Chodemczukowi. Jest w stacji pomp. A tam, co tam ruiny. Ale co tam zastałem? Zobaczyłem tylko ruiny. Jeśli tam był, to go pogrzebało pod filarami. Tam pogrzebał, powiedzmy. Pod obłówkę. Zamiast sufitu było tylko niebo. Niebo pełne gwiazd. Nie. Ale nie ma. Halo, czy to straż pożarna? Tak, co się pali? Doszło do eksplozji między reaktorami numer 3 i 4. Są tam jacyś ludzie? Tak, ogłaszam alarm. Zawiadamiam wszystkie remizy straży pożarnej. Leonidzie Aleksiejewiczu? Tak. Halo 353, pali się dach reaktora numer 4 w Czarnobylu. Gdzie? O mój Boże. Gdzie pali? W Czarnobylu. O 3 nad ranem wymiotowałem na całego. To były pierwsze objawy choroby popromiennej. O 6 nie miałem nawet siły dojść do punktu pierwszej pomocy. Przynieśli mnie, wsadzili do karetki i odwieźli do szpitala. Sasza Jówczynko przeżyje, ale inni umierają. Promieniowanie wydostaje się z reaktora i rozwiewa nad Białorusią i dalej ku sercu Europy. No, także kochani, to już tak właśnie wyglądało. To tak właśnie jak tutaj czarnobylska. Ale nie martwcie się, kolejne odcinki wkrótce. Bądźcie z nami w tej naszej pięknej przygodzie w Czarnobylu. Wiele fajnych odcinków jeszcze przed nami. No i ile jeszcze jebania powiem. To też przekazuj powiedz. Ile jeszcze pierdolenia głupiego. Także Escape from Czarnobyl, tylko u nas.